Dzień dobry, Piotr Kotomski, to jest Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan poseł Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Tak, witam serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Panie pośle, może zaczniemy od Leszka Balcerowicza. Oj, to mój ulubieniec, absolutnie. Jest na Ukrainie i doradza prezydentowi Poroszence w reformach ekonomicznych. Co pan Leszek Balcerowicz może doradzić Ukraińcom w tych kwestiach? Tak, bardzo dużo może doradzić, na przykład wyprzedaż majątku narodowego, obniżenie płac, podwyżkę wszystkich świadczeń komunalnych. Kilka słów prawdy ostatnio były prezydent Gruzji mu powiedział. Tak, bardzo ważkie słowa ważnego człowieka, osoby publicznej o dużym autorytecie. Pan premier Saakaszwili no, jest dzisiaj merem Odessy bodajże. I ta opinia, że pan Balcerowicz przyjeżdża tam raz w miesiącu po pieniądze, jest człowiekiem z naftaliny politycznej wyciągnięty polskiej i że jest takim doskonałym wybielaczem skorumpowanych reżimów. To nawiązywał, pan Saakaszwili nawiązywał do jego działań doradczych na rzecz prezydenta Szewardnadze jeszcze w Gruzji. No bardzo trafne moim zdaniem słowa. Pan premier Balcerowicz miał status świętej krowy w Polsce przez wiele lat, choć byli tacy, którzy to od początku się zorientowali i słusznie uważali, że Balcerowicz musi odejść. Wygląda na to, że również na Ukrainie się już zdążyli poznać na tym wybitnym specjaliście od schładzania gospodarki. Czy interesy profesor Balcerowicz tam reprezentuje? Ja myślę, że w dużej mierze świata wielkich finansów, tego świata lichwiarsko-bankowego, choć oficjalny status jest oczywiście inny, natomiast na pewno jest tak, że no, specjalista od schładzania gospodarki Ukrainie wiele mądrego nie doradzi. Tym bardziej, że jak widać Ukraińcy nie są takim cierpliwym narodem jak Polacy, którzy znosili te dewastację, można powiedzieć, polskiego przemysłu, na przykład wprowadzania podatku typu popiwek, przecież antyrynkowego kompletnie, prawda? Podatku od wynagrodzeń wówczas. Wyprzedaży totalnej, wyprzedaży wartościowego polskiego majątku, zwłaszcza w sektorze finansowym. I mi się wydaje, że Ukraińcy się szybciej zorientowali i odeślą niestety nam go ciupasem nie za długo. No a na pewno to jest, to nie jest powód do dumy. Takie słowa, które wypowiedział pan Saakaszwili. Coś za tym musi przecież stać. Mamy przecież jako Polacy swoje doświadczenia z działaniami pana Balcerowicza na początku lat 90. A dzisiejsza jego postawa w takiej niezwykle brutalnej, pogardliwej, bym powiedział chamskiej, głupiej i bezczelnej ataków na nowy rząd. Te wypowiedzi są absolutną mową nienawiści w przypadku tego, co opowiada pan Balcerowicz na temat działań nowego rządu, pewnych propozycji gospodarczych, rozwiązań, pewnych projektów, prawda? Także no, mnie się wydawało, że tu będzie chwila oddechu od pana Balcerowicza, ale okazuje się, że chyba nam go odeślą z powrotem. A propos kwestii gospodarczych, to jest duży problem polisolokat. Czy może pan mi wyjaśnić, na czym to polega, o jakie pieniądze, o jakich pieniądzach mówimy tak. I co w tej materii się dzieje? To trzeba powiedzieć, to jest jedna z największych afer finansowych, moim zdaniem, w ostatnim 26-leciu. Dotyczy prawie 5 milionów Polaków, niektórzy mówią 4, inni mówią, że to nawet 5 milionów Polaków, na kwotę około 50 miliardów złotych. Dwa lata na przykład 500 plus by było, prawda? Albo potężnych inwestycji czy wydatków Polaków, głównie przecież w kraju by pewno dokonywali. Otóż cała sprawa polegała na tym, że ludziom, którzy mieli jakieś kwoty czy oszczędności w banku, proponowano, no skoro pan ma pan tu 100 tysięcy, tak leży bezczynnie, to my pana
ubezpieczymy na życie. Przychodził dziadek, który miał czasami na przykład 80 lat i jego ubezpieczali na 30 lat na życie do przodu, prawda? I jednocześnie zapowiadano mu, że będą te pieniądze nie tylko leżały i będzie ubezpieczony, ale będą inwestowane w ramach tak zwanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z ubezpieczeniem, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, czyli tym inwestycyjnym. Inwestowano to w przecuda, jakieś dziwne spółki karaibskie czy inne cuda, co obligacje ważne, strukturyzacyjne na przykład. Co ważne, chyba tam nie było podatku Belki, tak? No właśnie, właśnie, zachęcano również tym, że nie będzie płacił od tych leżących pieniędzy tego podatku Belki, bo to się uda tak zrobić, że no i czym ludzie mówią, no dobrze, okej, okay, ale jednocześnie musieli co miesiąc wpłacać pewne kwoty z tytułu zarządzania tym, tym ubezpieczeniem, inwestycji i tak dalej, i tak dalej. Ale był. No więc jak każdy to mówił, no dobrze, no to okej, okay, proszę podpisać umowę. Umowa liczyła od 30 do 60 stron. Była tak skomplikowana, że po pierwsze nikt nie przeczytał takiej umowy, po drugie nawet jak ją przeczytał, niewiele rozumiał. Była tam tylko jedna rzecz zapisana, że jeśli zerwie delikwent tą umowę przed terminem na przykład 15 lat, czy tych 30, na które był ubezpieczony, to traci wszystko. 100% tego kapitału, który tam miał. 90%, 95%, 80%, ale i 100% czasami. No i wielu ludzi oczywiście po kilku latach tego finansowania takiej inwestycji orientowało się, że... Chciał zrezygnować. Tak, chce zrezygnować, bo już ma 88 i już by co innego miał z tym pieniędzmi chciał zrobić. Przychodził, mówiono mu, no tak, ale niestety już tu dla pana nic nie zostało, 100% upłata likwidacyjna, nie ma o czym gadać. Jest zrobiony drugi raport już w tej chwili, bardzo porządny, profesjonalny, wielostronicowy raport rzecznika finansowego, a więc instytucji państwowej. Mhm. Który jednoznacznie stwierdza skalę tego masowego oszustwa i moim zdaniem jest wręcz gotowym aktem oskarżenia. Dlatego, że wynika z niego jednoznacznie, że był to produkt oszukańczy, toksyczny, obliczony od początku na to, że klient na tym nie zyska, musi się z tego wycofać, że wręcz to ma charakter rażąco oszukańczego produktu. Co w tej sprawie KNF zrobił? No właśnie, no i tu dochodzimy do tego, że oczywiście zbójcy na drogach się zdarzają, tak? Że rabują na traktach w średniowieczu, na tych traktach i duktach leśnych napadali. No ale były zawsze jakieś instytucje państwa i na tym polegało sens tego państwa, że ono chroniło obywateli przed rabunkiem. Mhm. Otóż tu nie ma najmniejszych śladów takich działań, a jest wprost przeciwnie. Jest wprost przeciwnie zauważalne, że nie tylko tolerowano tego typu proceder, ale wręcz wydawano zgody na działania z gruntu bezprawne. Do tego stopnia, że stowarzyszenie powstałych osób, które zostały poszkodowane przez polisolokaty, szybko się w miarę zorganizowało, to jest tak zwani przywiązani do polisolokat pod kierunkiem Jacka Łęskiego. Oni nawet złożyli zawiadomienia do prokuratury przeciwko szefowi KNF-u, dzisiaj przecież nadal funkcjonującemu panu Jakubiakowi, do prokuratora Seremeta, ówczesnego prokuratora generalnego. I oczywiście wrzucono to do kosza, umorzono to postępowanie, a mało tego, okazało się, że w procesach których sądowych, które wytaczali ludzie o zwrot swoich własnych pieniędzy, zrabowanych im po prostu, przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego stawali po stronie firm ubezpieczeniowych, które te produkty sprzedawały. No właśnie, no nieprawdopodobne po prostu, niewyobrażalne. Oczywiście jest cały problem związany z ustawodawstwem, które pozwalało na w dużej mierze na tego typu numery, można powiedzieć. No ale mimo wszystko to nie pewne próby zablokowania tej sprawy o dziwo podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK, ale został spacyfikowany właśnie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co teraz można zrobić? Ja chcę przypomnieć, że pan premier Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu w jednym wywiadzie dla jednego z tygodników powiedział wyraźnie, że nie wolno oszukiwać ludzi, nie wolno ich grabić pod postacią lichwy. I bez względu na to, czy będą płacze nawet we własnym obozie, należy tą sprawę ukrócić i nie można po prostu tolerować takiego bezprawia.
To oznaczałoby, że powinien się zająć tą sprawą prokurator generalny. Powinno zostać wdrożone jakieś szczególne śledztwo w tej sprawie, w mojej ocenie. Te pieniądze przede wszystkim powinny wrócić do klientów. W wyrokach sądowych ci ludzie wygrywają te swoje pieniądze. To oznacza, że gdyby w ręce poszkodowanych polskich przecież obywateli trafiło nawet jakaś znacząca część tej kwoty 50 miliardów, niechby to było 40 miliardów, no to to jest olbrzymi zastrzyk dla polskiej gospodarki, dla koniunktury, dla handlu, dla przemysłu, dla inwestycji. Czyli to najpierw prokurator, czy jakieś rozwiązania tak, ustawowe? Należałoby zbadać na pewno najpierw całą skalę naruszeń prawa w tym zakresie i odpowiedzialnych ustalić. Potem podjąć działania legislacyjne, te firmy ubezpieczeniowe po prostu powinny zwrócić te pieniądze. One robiły wspólnie z bankami przecież te operacje. Oczywiście można powiedzieć, że to jest drugi przykład po tak zwanych kredytach frankowych, no patologicznych zupełnie działań, no ale tak to funkcjonowało w Polsce, zwłaszcza przez ostatnie 8 lat poprzedniej koalicji kwitło po prostu, można powiedzieć. Więc jest co robić, jest gdzie sprzątać tej stajni Ogiasza, ale to są już no, rzeczy wręcz powiedziałbym ewidentne. To jest wielka skala, masowa skala oszustwa. Komisja śledcza? Być może również. Dołączona do wniosku o Amber Gold? Być może również, a być może oddzielna, ale wydaje mi się, że tu największe, najsprawniejsze działania mogłyby podjąć minister sprawiedliwości, prokurator generalny w tej sprawie. To dotyczy naprawdę kilku milionów Polaków z rodzinami. To jest olbrzymia rzesza ludzi, która czeka na sprawiedliwość, która chce swoje pieniądze odzyskać, a jest jeszcze wielu takich, którzy nadal płacą na te polisy lokaty, nie wiedząc, że... Nie zorientowali się, nie słuchają nie mediów, nie oglądają niezależne i nie wiedzą, że to jest taka skala problemu. Więc ja alarmowałem o tym już od kilku lat, o tych polisolokatach. Pisałem, podejmowałem te teksty dzięki też pomocy prawników, którzy do mnie docierają z nowymi bardzo rewelacjami w tej sprawie. To wtedy traktowane było kilka lat temu jako nieszkodliwe wariactwo albo zupełnie jako ignorancja finansowa. Tak, i tak mówią, że to w ogóle nie ma najmniejszego problemu i tak dalej. No, tymczasem sprawa jest fundamentalna, bo oczywiście te firmy ubezpieczeniowe mają swoich właścicieli. Te firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze są zdominowane, tak jak banki, przez kapitał zagraniczny. I te firmy ubezpieczeniowe powinny zostać, że tak powiem, dokapitalizowane na wypłatę tych pieniędzy, bo prawdopodobnie te 50 miliardów już gdzieś wyjechało, prawda? Już zostały wytransferowane. Ale to trzeba w takim razie... jeśli chce się być na polskim rynku z tymi firmami dalej. Bo jeśli ktoś nie chce, to chętnie pewno ktoś weźmie za nie, że tak powiem, ten interes i klientów. Tylko klientów trzeba traktować uczciwie, ja bym powiedział, no, albo przynajmniej w miarę uczciwie. Natomiast tu był po prostu rabunek w biały dzień przy pełnym parasolu ochronnym, no bo niestety tak to wygląda, że zamiast wspierać podmioty polskie, polskich klientów, to raczej stawiano po stronie tych, którzy ich strzygli do białej kości, bym powiedział. Ludzie czekają na sprawiedliwość, panie. I na pieniądze. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. Państwu.